Cześć, Paweł Duda z Projekt Marketing. Witaj na stronie sklepu punktmeblowy.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób napisać tytuł H1 i meta description dla przykładowej podkategorii, na przykład niech to będzie kategoria szafki metalowe. A więc przechodzę do naszego Excela z optymalizacją meta tagów. Jestem w zakładce frazy kluczowe. I zobacz, tutaj mamy słowa kluczowe dla kategorii o nazwie szafki metalowe, więc kopiujemy ten adres URL i dla pewności wszelkiej uruchamiamy adres tej podstrony. Zobacz, możemy teraz sobie uruchomić notatnik, możemy sobie wkleić właśnie adres URL tej naszej kategorii z szafkami metalowymi i tutaj mamy właśnie słowa kluczowe na szarym tle, które zostały wyszukane dla podkategorii szafki metalowe. A więc tak jak dla strony głównej, tworzenie tytułów wykonujemy w następujący sposób. W pierwszej kolejności staramy się umieścić słowa kluczowe, które mają największą ilość wyszukiwań w miesiącu. Pamiętaj, aby sobie te słowa kluczowe posortować od największej do najmniejszej. Im będziemy poszerzać nasz tytuł, tym bardziej będziemy tam umieszczać frazy mniej istotne. A więc w pierwszej kolejności, jak widzisz, mamy frazę szafka narzędziowa. Więc możemy wpisać szafka narzędziowa. Jest to fraza, która jest najczęściej wyszukiwana. Tutaj mamy jeszcze frazę szafka metalowa. Czyli możemy na przykład tutaj dopisać metalowa szafka narzędziowa. No i tutaj zobacz, mamy szafki narzędziowe, to już mamy. Mamy dalszą frazę szafka warsztatowa. Metalowa szafka narzędziowa warsztatowa. Zobacz, mamy tutaj jeszcze frazę szafka z szufladami, czyli na przykład moglibyśmy tu stworzyć taki metalowa szafka narzędziowa z szufladami. No i tutaj już nie wciśniemy na siłę frazy warsztatowa, chociaż też jak widzisz ma bardzo dużą ilość wyszukiwań miesięcznych, ale możemy właśnie zrobić taką trochę zachętę do kliknięcia. Idealna do warsztatu. I zobacz, w tym momencie tak naprawdę zoptymalizowaliśmy bardzo dobrze ten tytuł pod frazy kluczowe, które są najczęściej wyszukiwane tutaj właśnie na tą kategorię szafki metalowe. Zobacz, mamy frazę metalowa szafka, to mamy szafka metalowa. Mamy frazę szafka narzędziowa, która ma wyszukiwań 1900. Mamy frazę szafka z szufladami, ma 720. I też mamy tutaj właśnie to wystąpienie, szafka z szufladami. I mamy frazę jeszcze szafka warsztatowa. Tutaj mamy szafka do warsztatu. Więc tutaj co prawda nie mamy konkretnie tego słowa szafka warsztatowa, ale mamy odmianę przez przypadki. Natomiast zobacz, pamiętaj, że ten tytuł powinien zawierać około 60 znaków. Jeżeli zawiera trochę więcej tych znaków, to nie szkodzi. Pamiętaj, że im dłuższy tytuł, jeżeli przekraczasz ilość znaków 60, wówczas ten tytuł zostaje dalej ucinany, nie jest brany pod uwagę, więc w pierwszej kolejności staraj się umieścić frazy kluczowe w tytule, które są najbardziej istotne. Dalej przechodzimy do nagłówka H1. Nagłówek H1 powinien nawiązywać nam do tytułu, powinien być tożsamy z tytułem. Tutaj możemy właśnie mocniej zoptymalizować frazę szafki warsztatowe, ponieważ tutaj mamy właśnie tą frazę do warsztatu na samym końcu, więc możemy niejako wzmocnić optymalizację pod frazą warsztatowe szafki, czyli warsztatowe szafki narzędziowe z szufladami metalowymi. I zobacz, mamy tak naprawdę frazę kluczową, najsilniej optymalizowaną w nagłówku H1, warsztatowe szafki. Zobacz, ta fraza ma 720 wyszukiwań w miesiącu. Zaraz później mamy szafki narzędziowe, czyli to jest też ta fraza, która jest też wyszukiwana wiele razy, 880 razy. Jeszcze mamy optymalizację szafki z szufladami. Czyli tutaj mamy właśnie szafka z szufladami 720 i na końcu mamy właśnie osłabioną te słowo kluczowe właśnie związane z metalem, ponieważ ono jest na samym końcu, a jest to też fraza dosyć istotna. No ale niestety poszliśmy sobie na taki kompromis, aby te wszystkie istotne frazy kluczowe właśnie tutaj spróbować umieścić właśnie w tytule i w nagłówku H1.
I dalej możemy sobie stworzyć ten meta description, czyli meta opis powinien zawierać 160 znaków, zawierać najistotniejsze słowa kluczowe, na których nam tutaj zależy do optymalizacji swojej strony. No i tak naprawdę musimy zachęcić do kliknięcia, zastosować te grafiki, które nam mogą zwiększyć klikalność naszej strony w wynikach wyszukiwania. Więc tutaj możemy na przykład rozpocząć meta description od frazy brandowej. Punkt meblowy oferuje warsztatowe. I tutaj mamy szafki na narzędzia. Zobacz, mamy szafkę na narzędzia odmieniona przez przypadki 480 wyszukiwań. I możemy właśnie teraz sobie tutaj odmienić przez przypadki. Czyli punkt meblowy oferuje warsztatowe szafki na narzędzia z szufladami metalowymi. Tutaj możemy dać taką zachętę, że jest to solidna konstrukcja. Co prawda nie mamy takiej frazy kluczowej tutaj, ale możemy właśnie dać solidna konstrukcja i projekt na wymiar. Zobacz, mamy tutaj taką frazę kluczową jak szafy metalowe na wymiar, więc ta fraza niejako tutaj będzie pogrubiała się, jeżeli ktoś pisze właśnie szafki na narzędzia, na przykład na wymiar. I właśnie te słowa kluczowe tutaj możemy jeszcze umieścić i możemy umieścić, że jest ona zamykana na klucz. Zobacz, że ta fraza zamykana na klucz także jest wyszukiwana. Zobacz, jaki to jest długi ogon, pięciowyrazowy. Ma 30 wyszukiwań w miesiącu. I zobacz, że tutaj jeszcze mamy szafka metalowa zamykana, 90 wyszukiwań. Więc możemy tutaj jeszcze umieścić taką informację, że jest ona zamykana na klucz. Czyli zamykana na klucz. I możemy dodać informację, że jest to polski producent. Czyli zobacz, ta fraza związana z producentem, to jest ten długi ogon, on ma 70 wyszukiwań. Czyli możemy także dać informację taką zachęcającą do kliknięcia, polski producent. Czyli to jest niejako właśnie patriotyczne wezwanie do kliknięcia, czyli że jest to polski produkt od polskiego producenta. No i teraz warto uruchomić sobie narzędzie ile.liter.pl i możemy sobie sprawdzić, ile znaków ma nasz tytuł. Kopiujemy i wklejamy. Tytuł ma 61 znaków, jest prawie idealnie. Przechodzimy do naszego notatnika. Nagłówek H1 powinien nawiązywać nam do tytułu, więc jest całkiem przyzwoicie. I kopiujemy sobie meta description, wklejamy i sprawdzamy, ile ma znaków. Ma 156 znaków. Jest idealnie, tutaj jeszcze możemy wcisnąć przynajmniej dwie ikonki specjalne, które nam wzbogacą nasz meta description o właśnie te ikony, które mogą zwiększyć nam klikalność naszej strony z wyniku wyszukiwania. Więc teraz możemy sobie skopiować nasz tytuł, wycinamy ten tytuł i przechodzimy do Excela z optymalizacją meta tagów, przechodzimy do zakładki meta tagi i wklejamy nasz tytuł. Wklejamy oczywiście nasz adres URL kategorii szafki metalowe, wycinamy sobie nasz nagłówek H1 i wycinamy sobie nasz meta description. I tutaj zobacz, możemy jeszcze skopiować sobie właśnie tą fajeczkę. Te fajeczki są bardzo często wykorzystywane w konkurencyjnych niszach. Solidna konstrukcja i projekt pod wymiar. I możemy tutaj jeszcze dać tą strzałeczkę, że jest to polski producent. I w tym momencie właśnie zakończyliśmy tworzenie tytułu, nagłówka H1 i meta description dla przykładowej kategorii. Pamiętaj, że jeżeli masz możliwość jeszcze tutaj umieszczenia frazy związanej ze sklepem, punkt meblowy, to bardzo dobrze. Jeżeli masz jeszcze tutaj właśnie miejsce w tytule, aby umieścić frazę sklep, punkt meblowy, bo zobacz, że ludzie często właśnie wyszukują w różnych tematykach nazwy danej kategorii, załóżmy szafka narzędziowa, sklep, i dzięki temu, że dodajesz właśnie frazę sklep, dzięki właśnie temu możesz zoptymalizować swoją stronę na wiele fraz kluczowych, które będą Ci konwertować klientów z wyszukiwarki Google. Ja w tej chwili nie zastosuję tego manewru, ponieważ fraza sklep w tej branży nie jest aż tak często wyszukiwana. Wolę zoptymalizować ten tytuł pod
słowa kluczowe, które są najczęściej wyszukiwane przez ludzi. Ok, jeżeli chodzi o tworzenie tytułu, nagłówka heading, meta description na kategorię w sklepie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz już będziesz potrafił tworzyć właśnie te meta tagi na pozostałe kategorie i podkategorie w swoim sklepie. Pamiętaj, aby właśnie dla kategorii i podkategorii w sklepie spróbować ręcznie napisać właśnie te trzy najważniejsze meta tagi, ponieważ one są bardzo ważne w procesie optymalizacji strony swojego sklepu. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.